gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out, and I'll be falling all the way down. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was powitać w kolejnym odcineczku z gry oczywiście GTA 5. Znajdujemy się już w chwili obecnej tu, gdzie powinniśmy być, czyli na budynku Maze Bank chyba, z tego co się... Tak, Maze jest napisane, mamy Maze Bank. Słuchajcie, ogólnie okazało się, że... Znaczy udało mi się zwędzić helikopter. Przeleciałem już tutaj, już nie chciałem was zanudzać tym w ogóle co się działo, to w ogóle nie mogłem tutaj wylądować, to się wściekłem, poleciałem wyżej, wyskoczyłem na spadochronie. Helikopter gdzieś tam spadł w ogóle w piździe z daleko. Ale cóż, słuchajcie, zrobiłem parę rzeczy. Zapewne większość z was już będzie widziała, o co chodzi. Nie wiem tylko, czy zrobiłem to dobrze, ponieważ wykupiłem właściwie większość, chociaż tu jeszcze chyba tego nie kupiłem. Tak, Smoke on the Water, tego nie kupiłem. Kupiłem większość lokacji. Kupiłem złomowisko, kupiłem tutaj bar chyba jakoś, Pitchers, chyba bar, nie wiem co to właściwie jest. Kupiłem Drive Cup, znaczy Downtown Cup. Tutaj kupiłem to... Tu kupiłem, to jest chyba bar, tak, bar Benhouse. Kupiłem to i słuchajcie, na tym można zarobić najwięcej. Doxon Recollections. Mamy do zebrania, z tego co kojarzę, 30 materiałów radioaktywnych z oceanu. I przyznam się wam szczerze, że jest to bardzo fajna zabawa, ale to nie jest w żadnym bądź razie zabawa na odcinek. Ja jedyne co mogę zrobić, to ja to przejdę wszystko, żeby zarobić troszeczkę więcej hajsu na Trevorze, ale... Ostatnią beczkę, bo nie wiem co będzie później, ostatnią beczkę zrobię ja na jakimś odcinku, nie wiem, może w następnym, bo w sumie bym sobie tutaj to pochapał troszeczkę i porobił. No i tak, słuchajcie, wydałem właściwie wszystkie moje pieniądze wszystkimi postaciami, także teraz w sumie nawet nie wiem po co to kupiłem, ale stwierdziłem, że mogę sobie nawet zostawić grę włączoną na noc, ona sobie tam będzie lecieć i będzie mi ten hajs nabijało, chyba to będzie tak działać, mam nadzieję, więc tak też ewentualnie to zrobię. Natomiast do końca myślę, że fabuły zaciskam pasa i się jakoś w to nie zabieram. Chociaż mam wielką ochotę, słuchajcie, porobić te wszystkie skoki spadochronowe, te wszystkie wyścigi i tak dalej, i tak dalej. To chyba sobie zrobię, albo będę właściwie robić, tak wiecie, stopniowo, żeby, wiecie, albo sobie usiądę i, wiecie, pogram większość rzeczy. Dobra, słuchajcie, znajdujemy się na Maze Banku, no i idziemy do doma, który już tutaj czeka. Hey there, pussy. Are you watching? This is safer than crossing the street. Shit, bullshit. Well, less people have died doing this than crossing the street. How about that? They called me insane when I said sell all your American equities, and now look at this shithole. Come on, lady boy. Let's go. Ogólnie rzecz biorąc, ja latałem, pamiętam, z tego banku w GTA San Andreas. Co? Na ciężarówce? Gdzie ona jest? Aha. Dobra, już widzę. Wiecie co, ale ja widzę, że nawet przy zwolnionym teoretycznie tempie jej tak opadam stanowczo za szybko. Czekajcie, zrobimy pewne obkrążenie. Mam nadzieję, że to wyjdzie oczywiście. Mam też tylko wielką i gigantyczną nadzieję, że nie goni nas policja ani nic z tych rzeczy. Ale wyląduj na ciężarówce. Aha, on wylądował, świetnie. A ja nie wyląduję, bo jestem, bym powiedział, troszeczkę chyba za wysoko. Dobra, spróbujemy zrobić jeszcze jedno obkrążenie. Troszeczkę dalej odlecimy i może tym razem nam się uda, chociaż mam złe przeczucia co do tego. O, czekajcie, podbijamy. Ach, fuck, nie wyszło. O, jeszcze mnie przejechali. Dobra, Franklin nie wylądował na ciężarówce. No spoko, powiem wam szczerze, spoko, ale misja cholera trudna, bo... Ale słuchajcie, gdzieś w którymś... Pamiętam, że robiąc jakieś misje w GTA, tylko teraz nie pamiętam, czy to było w online, czy to było w jakimś innym. Było też coś takiego, żeby wylądować na ciężarówce. Ja pozwolę sobie zlecieć troszeczkę niżej. O. Ale już widzę, że znowu źle. Już jesteśmy w złym miejscu. Whatever you say, man.
Czekajcie, zrobimy to w taki sposób. Ja polecę trochę do tyłu. Ciężarówka jest tutaj. O, patrzcie, on już tutaj, widzę, się zniża, więc może zniżajmy się razem z nim. Tylko też nie za mocno. O, czekajcie. A, patrzcie, on też nie trafił, skubany. No i już jest dupa. I już nie... O, czekajcie, może? Ciężarówko? Nie, no proszę cię, szybciej! No, fuck! Kurde, było tak blisko! Damn it! Ale on też nie wylądował, cwaniaczek, kurde. Oj, to będzie ciężkie, naprawdę to będzie ciężkie, powiem wam szczerze. To będzie ciężkie, zdecydowanie. Ale już mniej więcej wiem, jak to trzeba zrobić. No muszę ten spadochron odpalić, tak na dobrą sprawę widzę w jakimś takim momencie, o właśnie tak jak teraz. I teraz się ładnie tutaj zniżamy. Ale widzicie, znowu ciężarówka. Kurczę. O, ona przyspiesza, jest fajnie. Tylko, że zobaczcie, ja się za szybko zniżam w porównaniu do ciężarówki i coś mam wrażenie, że ona chyba nas... A może? Jest! Jest! A on przyleci? O, leci. Dobra, udało mi się. Domestic Japanese European. I zajebiście, udało nam się to zrobić za trzecim razem chyba, czy za czwartym. Sales, bro! Who's buying? Not me. Overpriced. Hey, we'll hook up over the Landak Reservoir, and I might shift your rating from sell to a hold. Done! Dobra. Udało nam się to zrobić, chociaż nie wydaje mi się, żebyśmy mieli złoto. Kaskader 06. Wydaje mi się, że kaskader to chodziło głównie o to, żeby 6 minut, nie, znaczy 6 sekund spadać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale dobra, słuchajcie, mamy chyba zrobione misje domem. Więc już raczej ich nie mamy. To słuchajcie, dzisiaj chyba skupimy się na Trevorze, chociaż widzę, że mamy tutaj misję poboczną Michaelem i to jest, słuchajcie, właśnie z tego doku całego, czyli Sonar Collections, i to jest właśnie misja poboczna dla Michaela i w sumie, jakby to powiedzieć, takim moim głównym właśnie priorytetem, jeżeli chodzi o misje w GTA, to są właśnie misje poboczne, także pozwólcie, że przełączymy się na Michaela i popłyniemy. Przypłyniemy? Nie. Dojedziemy tam taksówką, tylko takim trochę, kurczę, lipnym miejscu jesteśmy. Aha, dobra, faktycznie, bo ja kupiłem helikopter i właściwie niepotrzebnie, bo później się okazało, że go znalazłem. Także trochę taka lipa, bym powiedział, no ale cóż, przynajmniej się przyda na przyszłość w razie czego. No właśnie, najbardziej stylowego baru dla mężczyzn w tym miejscu, tak. Teraz mi oczywiście wszystkie te banki dają informacje o tym, co kupiłem, gdzie kupiłem i tak dalej, i tak dalej. Dobra, czekajcie, bo ja miałem zamówić taksówkę, nie będę tutaj jechać taki kawałek, bo taksóweczką to my możemy szybciutko pojechać. Coś taki dziwny kolor zrobił tego telefonu. Gdzie jest Downtown Cup? Jest. A, wiecie co, ja już chyba wiem, chyba jest pogoda typu extra sunny i dlatego takie się kolorki dziwne zrobiły, tak mi się przynajmniej wydaje, bo te pogody... No dobra, wiem, nowym właścicielem, jak najbardziej, wszystkiego jestem właścicielem. Pytanie teraz, gdzie podjedzie ta taksówka, czy podjedzie na tą ulicę, na której ja stoję, czy będę musiał zejść niżej? Mam pewne dziwne przypuszczenia, że ta taksówka się cholera na dole zatrzyma. A nie na moście. Gdzie jest ta taksówka? Halo? Patrzcie, zamówiłem taksówkę i nie ma, nie? Fuck. Bez sensu. Totalnie bez sensu.
Ale wiecie co, mam bardzo dziwne wrażenie, że to chyba przez to, że stoimy na moście po prostu, ja nie mogę tej taksówki wezwać, także wezwę ją teraz, jeszcze raz. O, widzę, że już się kolorki naprawiły. Dobra, i poczekamy sobie tutaj. Dobra, poczekamy sobie na tą taksówkę i zobaczymy, co tam w ogóle jest za misja poboczna nieznajomi dziwacy. Swoją drogą, pisaliście mi, żebym wam pokazywał statystyki na koniec każdego odcinka. Dzisiaj to oczywiście zrobimy, ja totalnie zapomniałem ostatnio. O, jest moja taksóweczka. Jest moja taksóweczka. Dobra, wsiadamy i jedziemy do misji pobocznej. Zobaczymy, co tam nam dadzą. Oczywiście pominiemy całą tą drogę, bo to jest bez sensu. Bardzo jestem ciekaw, co tam będzie. Mam tylko wielką nadzieję, że to nie będzie nurkowanie. Ale bywa różnie. Zważywszy, że to jest ten dok, w którym to wyławiamy. Więc kto wie, co tam będzie. Może też będziemy musieli wyławiać. Ale powiem wam szczerze, że steruję tym batyskafem. Bardzo się dziwnie steruje. Ja pamiętacie, jak robiliśmy tę misję, gdzie musieliśmy ukraść ten batyskaf i tam coś zrobić? To tym się steruje, nie wiem. Ja mam takie odczucie, że steruje się gorzej niż tym poprzednim, tak? No trochę takie dziwne. Dobra, nie. Ja nie chcę stąd schodzić, bo spadnę i się zabiję i będzie koniec. Widzę, że nie mamy nawet pancerza. Także może być lipa. Ale dobra, rozumiem. Aha, musimy iść tam dalej, dobra. Dobra, szybciej trochę, co? Michael. O, i jak widzicie, tutaj mamy batyskaf, do którego możemy wsiąść, ale możemy wsiąść tylko i wyłącznie Trevorem. Hello. Thank God you stopped. Were you a fan of Frank Mathers? Frank Mathers, the TV guy who used to do the shows about space until he became obsessed with undersea exploration? No, not a huge fan. Frank was my husband. By not a huge fan, I mean. Not a huge fan as much as a fanatic. He was a cruel and heartless man. Well, like I said, I was not a huge fan. But I loved him. Didn't he leave his sick wife and five kids to run off with you? We loved each other. I'm sure he did. And I'm penniless now, more or less. Well, Frank's submarine broke apart while he was trying to save the San Andreas white shark. But his body was never found. You know. Oh, Boże. Someone tampered with the airlocks. That's an outright lie. That was never proven. I love Frank, and Frank loved me, which is why we invested so much money in life insurance. If we could just prove that Frank was dead and that the airlocks weren't tampered with, I would sleep so much easier. I bet you would. I'll make it very worth your while. Guess I could take a look. Dobra, dostęp do pontonu motorowego, który przypada się w poszukiwaniu brakujących elementów łodzi podwodnej. Ja pierdykam. Tak średnio bym powiedział. Dobra, Michael, wsiadaj do tej motorówki. Zobaczymy, jak to będzie działać. Czy ja będę tutaj mieć, nie wiem, zaznaczone coś? Na mapie, podczas jazdy ponownie na mapie wskazano na najbliższe miejsca, w których może znajdować się fragmenty. Okej, okay. W których mogą znajdować się fragmenty. Aha, czyli już widzę, że mamy tutaj, to tutaj też się udamy. Zaznaczę sobie marker. No zobaczymy, tylko pytanie teraz brzmi, czy ja będę musiał nurkować, bo jeżeli chociaż chyba będziemy musieli nurkować. A jeżeli cholera będziemy nurkować, to będzie mała lipa. Wręcz bym powiedział. Ale swoją drogą widzę, że to nie jest jakaś taka misja poboczna, bo w sumie dostaliśmy tylko od niej informacje na ten temat, co musimy zrobić i tak dalej, coś mi się wydaje, że tych miejsc, w których będziemy musieli robić poszukiwania, jest znacznie więcej. Ale cóż, no, spróbuję to dzisiaj zrobić, zobaczymy. Szkoda tylko, że tym batyskafem nie mogę korzystać, ale i tak motorówka jest stanowczo szybsza. Także nie jest źle. I swoją drogą te... Aha, to jest Rafa Kora. Patrzcie, ktoś tutaj się zatrzymał. No dobra, jesteśmy na miejscu. Już? Dobra. Wysona będzie w zasięgu... Aha.
Aha, dobra, już chyba. O, bo nie, to jest. A, to jest słońce. No dobra, słuchajcie, ale jesteśmy w środku. Tu coś mi wyskoczyło, ale nie zdążyłem tego przeczytać. Aha, mamy aparat do nurkowania. Zajebiście. Dobra. Nie w tą stronę, Michael. No nie, to ewidentnie nie jest. To ewidentnie nie jest, słuchajcie. Łódź podwodna. Dzisiaj sobie troszeczkę popływamy, no cóż. Znowu chyba nie przeczytałem, co było tam napisane, ale wiecie co, z tego co widzę, ten znacznik każe mi już wypływać. Jak to tak? Czekajcie, musimy być na łodzi, tak? Co, mam na nią wsiąść? O co tutaj chodzi, powiedzcie mi. No i zobaczcie, jestem na łodzi tak na dobrą sprawę, ale wkaże mi to wszystko, kurczę. Poczekajcie, czy to będzie może w dzienniku misji gdzieś? Pomoc. Kiedy znajdziesz się w obrębie zielonego znacznika, twój sonar będzie w zasięgu i będziesz mógł go użyć, aby szukać do końca elementy łodzi podwodnej. Zanurkuj, aby odszukać fragmenty okrętu podwodnego. Czyli dobrze, muszę zanurkować, ale dlaczego gra, ale dlaczego znacznik każe mi płynąć jakby do góry? Tego nie za bardzo jestem w stanie. A, dobra, już widzę. Kurczę, jakby się przecież świeci. Wojciech i jego, wiecie. Dobra, Michael, podnieś to. Rozumiem, że wystarczy to zebrać, tak. What? 1 z 30? Dobra, czyli ja już widzę, że to działa identycznie jak te misje właśnie z Sonar Collection. I oj, nie zrobimy, słuchajcie, tego dzisiaj. Autentycznie tego nie zrobimy. Tego jest, tych części jest stanowczo za dużo, powiem wam tyle. 30 aż? Kurczę, ja myślałem, że to będzie, wiecie, misja na zasadzie przynieść, wynieść troszeczkę i tak dalej. A tu się okazuje, że ja muszę, kurczę, zebrać chyba całą tą łódź. 2 z 30 elementów łodzi podwodnej. Chociaż zauważcie, że to jest jakoś tutaj mniej więcej blisko siebie, więc kurczę, no może nam się uda. Myślę, że to zrobimy, słuchajcie. Ja ewentualnie zobaczę, jak będzie długo trwać materiał. Albo nie. Ja wam go troszeczkę przyspieszę. To nie będzie duże przyspieszenie, ale żeby zaoszczędzić trochę czasu, to jakoś takie przyspieszenie, słuchajcie, sobie zrobimy. Nie wiem, może dwukrotnie to tylko przyspieszę, albo półtorakrotnie. Albo inaczej. Wy sobie sami możecie przyspieszyć film dwukrotnie. Ja nie będę tutaj przyspieszał. Albo wam przyspieszę, bo to przyspieszenie chyba nie na wszystkich elementach działa. Aha! Dobra, czyli ja już ogarniam, jak to działa. To nie zrobimy tego dzisiaj. Nie ma nawet takiej możliwości, słuchajcie, bo to jest stanowczo za mocny zżeracz czasu. Teraz musimy wrócić do łodzi podwodnej, którą będziemy, znaczy do łodzi podwodnej, do motorówki, którą będziemy musieli pojechać pewnie gdzieś dalej jeszcze. Tam też przeszukać trzy części i coś mi się wydaje, że to będzie na zasadzie, że dookoła całego, kurczę, hrabstwa Blaine i San Andreas. No teraz już widzę, że się zaczynają takie misje, kurczę, naprawdę długie. Ale to jest do wykonania, oczywiście, że to jest do wykonania. Tutaj nie będę się jakoś, wiecie, w to. Znaczy, bawić się w to będę na pewno. Postaram się, słuchajcie, zarówno i części z Sonar Collection, i części z właśnie te, zrobić wam do następnego odcinka i zostawić tylko jedną ostatnią do zebrania. Więc jakoś sobie to. Jakoś sobie to ogarniemy. Zobaczmy, gdzie mamy teraz przepłynąć. Tak myślałem, że to będzie, kurczę, strasznie daleko. No, niestety. Ja mam dziwne wrażenie, że to będzie chyba albo tutaj, w tym rejonie. Nie wiem, to jest chyba zachodnie wybrzeże? Na zachodnim wybrzeżu, ewentualnie dookoła. To będzie masakra. Masakra. Ale dobra, nie zajmujemy się tym, naprawdę. Użyteczne miejsce? Po co mi to użyteczne miejsce?
Nie chcę użytecznego miejsca. Dobra, słuchajcie, mamy 20 minut. Dobra, machniemy sobie misję Trevorem w takim razie, no bo tutaj nic więcej nie wymyślę niestety. A tak jak wam mówię, no nie chcę was zanudzać po prostu, bo to jest chyba trochę nudne, takie pływanie z jednego miejsca na drugie i tak na dobrą sprawę to nic nie wnosi, a czas nas goni, jeżeli chodzi o GTA. Także te wszystkie takie poboczniaczki to ja będę, wiecie, robić sami, w ogóle się nie będę w to bawić. Trevor, naprawdę w kontenerze skończyłeś? Swoją drogą ostatnio śmiać mi się chciało, bo zrespiłem się, słuchajcie, na siłowni. Tam przy domu Trevora, przy plaży. I nie wiem, co Trevor im nagadał, bo w sumie włączyłem tylko grę tryb fabularny i oczywiście zrespiłem się Trevorem tam na tej i sobie wyszedłem, bo gra mi się ładowała, poszedłem do łazienki, nie? Ja wracam, a Trevor już ma tak ryjobity, że już nawet nie mogłem się obronić. Także to jest ciekawe, ale swoją drogą, nie wiem, czy ja już wam o tym mówiłem, ja się bardzo zastanawiam, czy to randomowe jakieś tam pojawianie się tych postaci w różnych miejscach nie jest właśnie związane z tymi listami, tam innymi tymi pierdołami, które się po prostu pojawiają, bo no kurczę, ale szukałem wszędzie i jakoś nic nie widziałem. Ten jeden raz tylko mi się udało ten list odnaleźć, a właściwie chyba już trzy części listów mam. Widzisz, w sumie nawet nie wiem, nie sprawdzałem. Aha, dobra, amunicję nie musimy kupować, bo widzę, że mamy zarówno i pancerz, jak i amunicję i życie. Ale wiecie co, tutaj faktycznie jest tak, że kurczę, naprawdę tej amunicji kupować nie trzeba. Wystarczy kupić raz broń i tak na dobrą sprawę podczas misji ta amunicja nam się, wiecie, a pamiętam, że w GTA, w San Andreas, czy też w czwórce, ja dosyć często, dochodziłem po prostu do ammunition i no to takie trochę ciekawe. Ale nie mogę sobie przypomnieć, czy w tamtych grach jak się ginęło, to ta broń się traciła, w sensie, że musieliśmy ją kupić na nowo. No wydaje mi się, że chyba właśnie tam tak było, dlatego ja bardzo często do ammunition. Czy jak mnie policja łapała? Kurczę, nie pamiętam. Możecie mi napisać, czy tak było, bo szczerze powiedziawszy, ja mam mały zamęt w głowie w chwili obecnej i nie do końca sobie... i nie do końca jestem pewny tego, co mówię, ale możecie mnie oczywiście skorygować jak najbardziej. Dobra. Dojedźmy sobie oczywiście do domu Trevora. Mamy 22 minuty. Dobra, dzisiaj będzie całkiem spoko. Come on! A, to Smoke Weed możemy, widzę, kupić tym Franklinem, bo widzę, że Michaelem, Trevorem mam zablokowane. That's a funny way to greet your cousin. You ain't my G-damn cousin, Trevor. I thought we was family. But please, just go and ruin somebody else's home furnishings. Who the F is that, boy? No one, my sweet. Hey, by any chance, did you catch crabs at that conference? I heard that those conferences are regular little fuck fest, huh? Guy, come in. I'd like you to leave right now. Oh yeah, some serious corporate gangbanging going on, right? Yeah, with every executive and director of communications from here to Bangalore taking it left, right, and center in the name of team training, right? I mean, now that's what Floyd told me yesterday as he was staring at my my penis. I want you to leave. Look, this is all I've got, all right? I had a tough upbringing. My daddy was not nice to me, okay? And look, Deborah, I love you, and I love you too, Floyd. Why can't we all just be together, huh? You can have Mondays through Thursdays. You can have the weekends, all right? I know that's not normal, but in this crazy, crazy world, is normal so good, huh? Look, Deborah, Floyd, will you marry me? Get out of my condo! And you go too, Floyd! I told you, I've got a career! I don't need this crap! Yes! There. You made me swear. You're crap, Floyd! Oi. You're not a man at all. Bob's right about you. Oh, who's Bob? I want both of you to go now, you and your weird friend. Whoa, hey, my name is Trevor, sweetheart. I could give a fuck what your
I'm not. Bob taught me. Fuck Bob! You people are not very fucking nice! Okej. Okay. Trevor, serio? Oh, hey there, Trevor! Dobra, Trevor chyba zrobił Trevorową masakrę nożem kuchennym. Ach, Trevor. Ja bym chciał tam wejść. Zobaczymy, czy będę w stanie. Bo chcę zobaczyć, jak to tam wygląda, ale wątpię, żebyśmy mogli wejść chyba. No, nie możemy wejść, kurde, szkoda, ale już widzę po... już widzę po oknach, że było grubo. Tutaj też będzie coś widać? Nie, niestety nie widać, szkoda. Dobra, jedź do klubu ze striptizem. To jest klub ze striptizem, w którym mnie chyba jeszcze nigdy nie było, bo w jedynym, którym pamiętam byłem tam gdzieś obok. Bardziej przy Franklinie. I don't think she can, Wade. Just Floyd then? Floyd's gonna meet us there. Boys trip! Exactly. Oh, Trevor, what have you got all over yourself? You're all red. You got syrup? Kurczę, nie zobaczyłem. Syrup. Accident. We've all been there. We sure have, but they don't taste like syrup. Don't taste me, all right? Just no licking. Okay. Hey, you remember when we met? Sure. Last year. I was on the way to the gathering with Daisy Bell and Kush Chronic and... And you stopped in... Fuck! Zobaczyłem się na mapę. Ale wiecie co? My chyba nawet jedziemy do tego klubu. To jest chyba jedyny w sumie klub w San Andreas. Jeszcze w Los Santos właściwie. Driving out to the quarry, and then they just disappeared. Poof, right? I mean, they were gone. Some friends, right? And now Cousin Deborah don't want you around? I mean, there's a pattern here. The Congo did get messy. The pattern is you can't rely on anyone. Anyone except me. Look, this is Dobra. It. Możesz zapisać swoje samochody parkując w zatokach lub bokach klubu. Oh, yeah. I don't like him. He's a real homebody. He loves that apartment. Interestingly, you and me, we got a new home. Where? Here. Right here. Here? Naprawdę? Here. Now, I know it's unconventional, but that's the way we roll, homie. Hey, you two. You two, I want you to give this boy a good time for a long time. Hey, gorgeous, gorgeous, gorgeous. Tell me where the manager is for this fine establishment. Through there and take two doors to the right. Through there. To the right. Thank you. Swoją drogą ciekawe, że go wpuścili w ogóle, nie? W takim ubraniu. Amigo! Prepare to meet your new partner. Okej. Okay. No Michaela nas przełączy? Tak, no Michaela. No cóż, ciekawe. Rozumiem, że przez chwilę Trevor zapewne będzie niedostępny. Hey, Trevor w ogóle. The big one, the UD. You know anything? Yeah, I told him we could hit it. You down? Of course I'm down. Look, I'll get my research together and meet you at Trevor's. He's taken over the Vanilla Unicorn Gentlemen's Club. All right, message Franklin. Okej, okay, no to cóż. To się jakoś tak w sumie szybko wszystko robi, powiem wam szczerze. Kochana, jak zmieni widok caps lockiem? Aha, w ten sposób można to zmienić. Dobra, mamy misję u Trevora. Cóż, słuchajcie, no ja myślę, że na dzisiaj skończymy. No tutaj za dużo już w sumie nie ma. Ja tak jak wam mówiłem, postaram się do następnego odcinka... Chociaż zobaczmy, czy mogę się w ogóle przełączyć na Trevora. Czas misji, jak zwykle.
Mogę się przełączyć? Mogę się przełączyć na Trevora. Super. Zważywszy, że mogę się przełączyć na Trevora, to oczywiście porobię te wszystkie misje, znaczy wszystkie misje, porobię po prostu te rzeczy tutaj z tym collection. Tak samo zrobimy sobie w sumie Michaelem i w następnym odcinku na samym początku zrobimy po te dwie rzeczy, żeby to już sfiniszować. Chyba, że nie będę mieć czasu dzisiaj, ale raczej będę mieć. Także cóż. W ogóle wiecie co, teraz tak patrzę, to wygląda, jak się tak obróci ekran, to wygląda trochę jak Godzilla. To nie wiem, czy widzicie, ale nie, może to tylko moje zwidy. Dobra, moi drodzy, ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli materiał z GTA wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Następny odcinek albo jutro, albo za dwa dni. To wszystko zależy od tego, jak będę mieć jutro z czasem, bo widzę, że już ktoś do mnie z uczelni dzwonił, także nie wiem, czy nie będę musiał czasem jechać. Także cóż, na dzisiaj to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć, pa, pa. A, no i oczywiście najważniejsze, o czym zapomniałem, pokazać wam statystyki. Teraz mi się przypomniało, całe szczęście, że jak jeszcze gry nie wyłączyłem. Lista 100%. Słuchajcie, mamy misję 47 na 69 i to widzę, że mi się chyba nie zmieniło od dłuższego czasu. Mamy 57% ogólnej rozgrywki, hobby rozrywka 14 na 42, nieznajomy i dziwacy 14 z 20, więc jeszcze trochę tego mamy. Przypadkowe zdarzenia mamy zrobione, tych różnych niestety nie mam zrobionych, no ale... To jest chyba tutaj najmniejszy problem. Także jesteśmy już 60% gry, więc nie jest źle. Także cóż, opatrzcie, mamy dodatkową misję Trevorem. Teraz mi się dopiero pojawiła. Dobra, cześć, pa, pa.